Popcorn w wiadrze? Tak? W wiadrze? Człowieku, pokaż to. No co człowieku? Karmelowy. Ale wiesz, jak ci nie będzie smakował, to ja ci swojego nie dam. Tak? A to ja ci zabiorę. No ja skromnie. Brawo Janie. O! Tamtego to pamiętam spod jednej celi. To nie jest tak, jak myślicie. My tylko przenosimy ten telewizor. Do 4K przenosimy. Jak ci to was macie telewizory 4K, bez telewizji 4K, co? Oj, oj, oj. Jak chcecie, to wam też przeniesiemy. Do NC+. I promocja jest akurat. Jakby co, to mówcie, że jesteście od Wiktorka i Małego. Jesz sobie? No, that's not what I meant. I'm messing with you. O, jak on sobie je, proszę bardzo. She really likes me. That's really nice. Really wants me to watch. Nice to finally meet you, Spider-Man. Wiadro popcornu. Jak ja mam się o furę oprzeć? No, przecież się. Ale tu jak ja mam podjechać? Lata tutaj coś, ale czym chcesz podjechać? Swoim samochodem? Ale on się... Na wprost? Nie, może się tu zawiesić, wiesz? Nie, kurwa, takie miejsce wybrał, że człowieku, doły, góry, makiny. Ty wybrałeś miejsce, zobacz, kiedyś pokazał, odwróć kamerę i pokaż ci, jaki mamy widok ładny. Umiesz to zrobić? No właśnie nie. On wziął zepsuł. Ty Jezu! Boże, ty jesteś psuj, zostaw. Ale nie chce się przekręcić tak. Ale co się nie chce przekręcić? To kamerę obróć, no. Nie tak. Żeby kamera pokazała z drugiej strony, co no, ale się nie dzieje. Wiem, jak poszło. No i co? No mów. No i co, ja mam mówić? A ja? Zaczynaj. Sklej się. Że się, bo nie widać na sobie bardzo. Jak ty trzy czwarte kamery, to ty zabierasz człowieku. No ale tak to już jest. Tak to już jest. To jesteś gdzieś tam mały dzisiaj, a ja jestem większy bobo. Musisz mówić głośniej. Jak? Głośniej. A co, nie słychać tego? Nie wiem, czy tam będzie słychać. A co, źle stoimy, czy nie za krótko stoimy? Halo, słychać? Cześć, jestem Boski. Ernie. Ja jestem Ernie, on jest Boski. No bo tak jak widzicie, jak wygląda, nie? Taki jego Boski. Wszyscy ponoć znają, a mnie dopiero poznają. Podobno prawda. Ciekawe, ile w tym kłamstwa. Słuchajcie, znacie nas. Jedni nas znają, drudzy nas nie znają, trzeci nas poznają. Słuchajcie, powiemy wam taką ciekawostkę. Jeździmy sobie taksówkami. O, tutaj. Ja jedna, tutaj. Ta moja większa dla większych, mniejsza dla mniejszych. Ta ładniejsza to jest ta moja tutaj. O, tu. Tak, bo przyjaciel mój serdecznie jeździ taksówką, tak zwaną tacką. Ja jeżdżę przepychaczką, dużo większą. Słuchajcie. Ogólnie tworzymy taki swój sympatyczny kanał, który będzie się opierał ogólnie o prozę życia. Nie tylko. Będziemy tutaj przedstawiać wam trochę swojego doświadczenia życiowego, czyli trochę naszej pracy. Jak nasza praca wygląda, czyli praca na taksówce. Z życia warszawskiego taksówkarza, tak? Pokazać, że taksówkarz to też jest normalny człowiek, normalny gość, wykształcony. Mający pojęcie, znający języki obce. To jest w kosmos, mający... ja wolę, przyjmą. Da, zimno. Zimno, jakie zimno. Nie mieliśmy podgrzewacza, bo tak to byśmy pupkę mu podgrzali, bo mu zimno, nie? Widać na to. Mogliśmy to nagrać wcześniej, nie? Weź nie ruszaj.